Kolejny kraj rezygnuje ze szczepienia AstraZeneca. Austria rezygnuje ze szczepienia AstraZeneca. Austria jest kolejnym po Danii i Norwegii krajem, który rezygnuje ze szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Minister zdrowia Wolfgang Mueckstein podjął taką decyzję nie tylko ze względu na znaczne opóźnienia w dostawach preparatów w całej Europie, ale również przez nieufność obywateli do przyjmowania tej szczepionki spowodowaną bardzo rzadkimi przypadkami zagrzepicy żył. Prawdopodobnie będziemy szczepić tym preparatem do początku czerwca, a potem koniec. Zrezygnujemy z AstraZeneca, powiedział Mueckstein w wywiadzie dla telewizji Puls24. W tej kwestii jednak Mueckstein, który jest zawodowym lekarzem, podtrzymał opinię Europejskiej Agencji Leków EMA oraz Światowej Organizacji Zdrowia WHO, mówiąc, że preparat zapewnia wysoki poziom ochrony, a korzyści z jego przyjęcia są większe niż ewentualne ryzyka. Austria, gdzie 8,9 milionów obywateli, czyli 1/3 populacji, przyjęła co najmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, zamówiła miliony szczepionek na lata 2022 i 2023, głównie firm Pfizer, BioNTech i Moderna, które wykorzystują technologię mRNA. Z AstraZeneca zrezygnowały już Dania w połowie kwietnia oraz Norwegia w maju.